Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to nasza trzecia debata w ramach naszego projektu Wybieramy Małpa Pracodawcy RP. To, co interesuje nasze firmy członkowskie, poszczególne problemy, staramy się skonfrontować z tym, co o tym myślą parlamentarzyści reprezentowani w polskim parlamencie. Chcemy się Państwa poglądom, Państwa opiniom wyraźnie przysłuchiwać. Też, żeby budować po pierwsze swoją ekspertyzę, ale też umieć się odnieść do tego, co poszczególne partie polityczne prezentują. Bardzo serdecznie witam naszych gości, właśnie parlamentarzystów wszystkich opcji, z wyjątkiem PSL-u, gdzie teraz mamy informację od pana posła Maliszewskiego, że gdzieś ugrzązł i nie dojedzie, za co przepraszam. Ta debata jest transmitowana przez nasze media wewnętrzne. Będzie też zapis debaty, z którym się z Państwem chętnie podzielimy. Jeszcze raz serdecznie witam, dziękuję za obecność. Oddaję głos Darkowi Prosieckiemu, naszemu szefowi komunikacji, który poprowadzi nasze spotkanie. Dziękuję za obecność pań i panów posłów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Witam państwa raz jeszcze, witam serdecznie, witam tych zaproszonych gości, którzy są tutaj z nami, witam tych państwa, którzy są z nami online. Ja przypomnę, że nasza debata jest na naszym kanale YouTube'owym, tam też można ją cały czas śledzić, można też zadać pytania na czacie na YouTubie i te pytania wykorzystamy w tej debacie. Szanowni państwo, debata o rynku pracy, wydaje się, że jesteśmy w takim dosyć szczególnym momencie, ponieważ mamy szalejącą inflację, mamy kryzys energetyczny, mamy szalejące ceny prądu, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, napływ imigrantów, to wszystko wpływa na rynek pracy, na działalność przedsiębiorców i pewnie każdego dnia przedsiębiorcy sobie zadają pytanie, jak bardzo ta inflacyjno-kryzysowa ekonomiczna ośmiornica dotknie ich swoimi mackami, a to oczywiście przełoży się na rynek pracy i pracowników, ponieważ pracownicy też mają jakieś obawy dotyczące ewentualnych oszczędności wprowadzanych w przedsiębiorstwach lub cięć. I wydaje mi się, że jest o czym dyskutować i o tym będzie nasza debata. Witam gości. Przedstawię pani Jadwiga Emilewicz, Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pani Marzena Okła-Drewnowicz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Pani Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica. Pan Robert Winnicki, Konfederacja. I pan Mirosław Suchoń, Polska 2050. Mamy gości. Krótkie przedstawienie zasad tej debaty. Mamy dwie rundy pytań. Każdy z Państwa ma na odpowiedź 2 minuty. 5 sekund przed upływem tego czasu przeznaczonego na odpowiedź usłyszą Państwo gong i to będzie taki gong mobilizujący. Potem druga runda pytań. Potem przejdziemy do pytań od naszych przedsiębiorców, tych, którzy są dzisiaj zaproszeni, przysłuchują się tej debacie i podobne zasady będą obowiązywały, jeśli chodzi o zadawanie pytań. Jedno pytanie i też każdy z Państwa będzie na to pytanie odpowiadał. Nasi widzowie, którzy oglądają nas na YouTubie, mogą też zadać pytania na czacie. Te pytania, tak jak powiedziałem, będą potem odczytane i jeśli nam pozwoli czas, to spróbujemy na te pytania też odpowiedzieć. Proszę Państwa, przechodzę do pierwszego pytania. Jakie problemy na rynku pracy uważacie dziś Państwo za najistotniejsze i czy widzicie Państwo potrzebę ingerencji, zmian legislacyjnych w tym obszarze dotyczącym rynku pracy, biorąc pod uwagę sytuację za naszą wschodnią granicą, napływ imigrantów i wpływ tych imigrantów na polski rynek pracy? Zaczynamy od pani Jadwigi Emilewicz. To nieszczęście posiadania nazwiska na literę E. Zawsze trzeba zaczynać wtedy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do tej debaty. Wydaje się, że temat w ogóle nieaktualny, prawda? Bo jesteśmy w sytuacji, w której Polska ma drugi najniższy poziom bezrobocia w Polsce. Ostatni odczyt 5,1. Pomimo zakończenia prac sezonowych, oferty pracy na rynku ciągle są. W dużych metropoliach oczywiście to nie jest dzisiaj żaden problem. Mamy rynek pracownika, nie pracodawcy. Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, to są miejsca, gdzie jest ofert więcej niż chętnych.
trudniej znaleźć pracę na prowincji, a zatem wydaje się, że temat jest nie jest problematyczny, ale jednak no mamy ogromne turbulencje gospodarcze po COVID-zie, wojna, napięcia gospodarcze na globalne, których oczywiście efektem jest również sytuacja gospodarcza w Polsce, więc te zmiany na pewno przed nami i to pewne spowolnienie gospodarcze, z jakim będziemy mieć na pewno do czynienia w przyszłym roku, odbije się także na rynku pracy. Więc ale jeśli pytanie bardzo konkretne dotyczące zmian legislacyjnych ewentualnych, to powiedziałabym, że taką spodziewaną i oczekiwaną zmianą jest wpisanie na stałe w kodeks pracy rozwiązań covidowych związanych z elastycznością, czyli z możliwością świadczenia pracy zdalnej. Myślę, że te rozwiązania się bardzo dobrze przyjęły. Wiemy doskonale, ja rozmawiałam dwa dni temu z szeroko reprezentowaną branżą IT, to jest ta branża, która najchętniej nie chce wracać za biurka i jak pracodawcy mówią, że liczyli, że po COVID-zie będzie to 30% pracy zdalnej, 30% na miejscu, 30% łączonej, no to jest 70-30%, prawda, procent i naprawdę ze względu na popyt na pracownika jest trudno te proporcje zmienić, ale z różnych względów, bardzo także tych związanych z drugą częścią pana pytania, napływem imigrantów i też możliwością korzystania z usług pracowników z pochodzenia gdzieś poza, to jest bardzo ważne rozwiązanie dzisiaj, czyli wpisanie na stałe i druga rzecz, króciusieńko, szybkie procedowanie rzeczy, które zaczęliśmy wiosną, czyli szybsza, przyspieszona uznawalność kwalifikacji pracowników. Wiemy doskonale, no mamy już ponad 6 tysięcy pracowników szeroko reprezentowanych zawodów medycznych, których kwalifikacje zostały uznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Szkolnictwa Wyższego, a co za tym idzie, mogą wejść na rynek pracy w Polsce, czyli rozszerzalność uznawalności kwalifikacji dla pracowników z rynków poza Polski. To jest ten drugi ważny element do realizacji dzisiaj na polskim rynku. Bardzo dziękuję. Pytanie to samo. Przypomnę tylko najistotniejsze problemy dla rynku pracy, napływ imigrantów. Czy to rzeczywiście wymaga jakichkolwiek zmian w całym obszarze legislacyjnym dotyczącym rynku pracy? Pani Marzena Okła-Drewnowicz. Oczywiście, że wymaga. Z jednej strony napływ cudzoziemców jest dla naszego rynku pracy bardzo korzystny, ale też z drugiej strony też musimy dostosować prawo na tyle, żeby zatrudnienie cudzoziemców było transparentne i legalne. Dzisiaj jesteśmy, no, mamy już dostęp do informacji związanych z tą legalnością zatrudnienia i wiemy, że na przykład Straż Graniczna czy też Państwowa Inspekcja Pracy w wyniku swoich kontroli stwierdzili, że co czwarty pracodawca nielegalnie zatrudnia cudzoziemców, co dziesiąty pracownik pracuje nielegalnie, a więc to oznacza, że jest jakiś problem w funkcjonowaniu prawa. Dlatego też prawo musi być tak skonstruowane, aby pracodawcom opłacało się zatrudniać każdego cudzoziemca w sposób legalny. I też kwestia karty pobytu. Często właśnie cudzoziemcy, którzy otrzymują u nas karty pobytu, są tak naprawdę pracownikami delegowanymi w innych krajach Unii Europejskiej. To też jest kwestia, której musimy się przyjrzeć, jak tak naprawdę pracownik cudzoziemiec powinien w Polsce pracować. I kwestia bardzo ważna, związana właśnie z tym, że mamy, do tej pory mieliśmy bardzo, mówiąc kolokwialnie, wielu pracowników Ukraińców, mężczyzn, ale po wybuchu wojny tak naprawdę mamy dużo kobiet. I dla Polski właśnie, dla naszego rynku pracy to jest ogromna szansa, której wydaje się jednak obecnie rządzący nie wykorzystują. Jest to właśnie kwestia zatrudnienia kobiet choćby właśnie w usługach medycznych czy w usługach opiekuńczych, gdzie mamy olbrzymi deficyt. Dlatego też to jest dla nas szansa. I tutaj trzeba właśnie doprowadzić do tego, żeby były kwalifikacje, uznawanie kwalifikacji i stworzyć warunki do zatrudnienia. Dziękuję bardzo. Nowa Lewica, pani Katarzyna Uberhan. Proszę włączyć mikrofon. Dzień dobry Państwu. Też cieszę się bardzo, że mogę to dzisiaj być z Wami. Dziękuję za zaproszenie. A przechodząc do pytania. Co do wyzwań i zagrożeń dla rynku pracy, to oczywiście obecna sytuacja gospodarcza i geopolityczna sama w sobie jest tym, no, generuje zagrożenia. Jednym z największych, moim zdaniem,
wyzwań, z którymi muszą się zmagać pracodawcy, to jest poziom inflacji, która no niestety ma już ten dwucyfrowy wymiar. I inflacja, wszystko co się z nią wiąże, co za tym idzie, a idzie za tym presja płacowa ze strony pracowników, którzy chcieliby, by ich wynagrodzenia nadążały za inflacją. Niestety kolejnym wyzwaniem oczywiście dla przedsiębiorców jest widmo kryzysu energetycznego. Tutaj prawodawca przewidział wsparcie głównie dla gospodarstw domowych, ale potrzebne są też rozwiązania systemowe dla przedsiębiorców. Gdy mówimy o rozwiązaniach dla takich najważniejszych rozwiązaniach dla przedsiębiorców, mówiąc z własnego doświadczenia, osoby, która prowadziła przez wiele lat jednoosobową działalność gospodarczą, powiem, że pewne rzeczy już się zmieniły się na lepsze, ale problemem, głównym problemem jest zbyt duża ilość regulacji. Wiem, że to może zabrzmi dziwnie w ustach kogoś z lewicy, ale z punktu widzenia pracodawcy, który niekoniecznie musi być prawnikiem, te przepisy są skomplikowane, są trudne. Często księgowi nie rozumieją wprowadzanych przez Sejm regulacji. Tak było na przykład z Polskim Ładem. Księgowe nie rozumiały tych przepisów. I często jest tak, że w sposób ekspresowy przeprowadzamy przepisy przez Sejm, przez parlament, ale nie idą za tym na czas rozporządzenia. Tak było często właśnie w przypadku wszelkich dodatków czy osłony covidowej. Były przepisy, ale brakowało rozporządzeń i urzędnicy nie wiedzieli, jak mają te przepisy stosować. Uważam, że to jest największy problem naszego systemu prawnego w kontekście pracodawców. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan Mirosław Suchoń już wziął mikrofon, ale jeszcze pan Robert Winnicki, Konfederacja. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, z mojej perspektywy mamy w tym momencie w gospodarce, w tym i w gospodarce w aspekcie rynku pracy, no powiedzmy, że złotą jesień przed ciężką zimą. Ale tą złotą jesień rozumiem jako koniec cyklu koniunkturalnego, bardzo dobrego, przed prawdopodobnie wieloletnią ciężką zimą. W przyszłym roku będziemy mieli prawdopodobnie recesję gospodarczą w Polsce. Będziemy mieli w lutym 20% inflacji i bardzo możliwe, że ze względu na to, co dzieje się w tym momencie na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej, będziemy też mieli dodatkowy napływ imigrantów, którzy już niekoniecznie zostaną zaabsorbowani przez rynek pracy. To znaczy my żyliśmy do tej w takiej sytuacji, kiedy nieustannie był wzrost PKB, koniunktura rosła, rąk do pracy było coraz więcej potrzeba. Oczywiście demografia jest nieubłagana. Mieliśmy roczniki, w których dwa razy więcej schodziło z rynku pracy ludzi niż wchodziło na ten rynek. Natomiast szykować się musimy na turbulencje o wektorze być może przeciwnym. I to jest zagadnienie. Ja nie widzę tutaj ze strony rządu takiego podejścia, po pierwsze, które by pozwoliło rozładowywać te napięcia w sytuacji, w której Jarosław Kaczyński tam deklarował parę miesięcy temu, że każdą ilość jesteśmy w stanie przyjąć i nikogo nie będziemy odsyłać na zachód Europy. I jeszcze dodatkowo bardzo hojna polityka socjalna z tym związana. Moim zdaniem to będzie rodziło problemy no wprost przeciwne do tych, niż którzy z tym mierzyliśmy się w ostatnich latach w polskiej gospodarce. A druga kwestia też jest pomijana. My często o polityce rynku pracy rozmawiamy w kontekście liczb. Liczby są oczywiście ważne, są na pewnym poziomie kluczowe, ale nie rozmawiamy w kontekście jakościowym, jakie ręce do pracy i w jakim kierunku polska gospodarka powinna się transformować, jakie są potrzebne. Czyli nie rozmawiamy o kwestii wyspecjalizowanych pracowników, którzy po prostu są potrzebni do tego, żeby gospodarka wchodziła na coraz to nowe poziomy, coraz to nowe poziom rozwoju, bo to, że my będziemy lecieli na niewykwalifikowanej, już kończę, sile roboczej i
jakby zasób, przepraszam za, może źle to zabrzmi, zasób siły roboczej ukraińskiej też się wyczerpie za jakiś czas, nie? No już mamy sięganie do Azji tam południowej, centralnej i tak dalej. Tylko pytanie jest, w którym kierunku to sytuuje polską gospodarkę, nie? I jak jakościowo wygląda polski pracownik w tym kontekście? Dziękuję bardzo. I pan Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dzień dobry wszystkim państwu. Może zacznę od tego, że ja, patrząc na dorobek prawny obecnej władzy, raczej nie namawiałbym do podejmowania kolejnych zmian prawnych, bo wszyscy wiemy, że one z reguły prowadzą do chaosu, który później trzeba naprawiać. A chyba dzisiaj potrzebujemy wzmocnienia w kilku kluczowych elementach. Po pierwsze, większej elastyczności, jeżeli chodzi o pracowników, którzy przybywają do nas z zagranicy. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o uregulowania prawne, ale też o większe zaangażowanie po stronie administracji, czyli rozpatrywanie podań bez zbędnej zwłoki, wychodzenie naprzeciw tym potrzebom, które istnieją. Ja to znam z branży transportowej i naprawdę boksujemy się w temacie dopuszczania kierowców do wykonywania pracy, no czasem w absurdalnych warunkach, więc potrzebujemy zmiany mentalnej po stronie administracji i uznania, że przedsiębiorcy są partnerami. Po drugie, na pewno potrzebujemy innego spojrzenia na najbliższe czasy. Nie zgadzam się z tym, że dzisiaj jest doskonała sytuacja, mamy niskie bezrobocie. Zobaczmy, co się dzieje za progiem. Za progiem czekają nas bardzo poważne turbulencje. Rząd mówi o wycofaniu się z tarczy antyinflacyjnej, co oznacza, że po stronie pracowników nastąpi presja na podwyżki płac, bo gdzieś muszą rekompensować sobie te wzrosty, z którymi mamy do czynienia w sklepach, na stacjach benzynowych, w spółdzielniach mieszkaniowych, czyli wystąpi bardzo poważna presja i dzisiaj myślę, że najważniejszym wyzwaniem dla generalnie klasy politycznej jest to, jak podzielić się kosztami tego kryzysu, bo one będą potężne i myślę sobie, że to jest coś, o czym dzisiaj nie rozmawiamy, a to będzie wyzwanie na najbliższy rok. Finanse publiczne są w tragicznym stanie, w związku z tym nie możemy stosować w prosty sposób polityki antycyklicznej, bo nie ma po prostu z czego, więc to są te pytania, na które musimy po pierwsze sobie odpowiedzieć, tematy, o których rozmawiać. I myślę, ostatnia rzecz, rzeczywiście ten dorobek, który był po pandemii związany z pracą zdalną, to jest coś, co powinno trafić rzeczywiście do systemu prawnego. Natomiast jedno zastrzeżenie, szanowni państwo, no nic o was bez nas. Nie może być tak jak do tej pory i to jest pierwsza decyzja, którą trzeba podjąć, powiedziałbym, w przestrzeni publicznej, że jakiekolwiek zmiany dotyczące rynku pracy, dotyczące przedsiębiorców nie mogą odbywać się za plecami środowisk społecznych. I to jest jeden z elementów pewnej umowy społecznej, którą musimy zawrzeć, żeby odbudować zaufanie, bo tego zaufania dzisiaj w mojej ocenie po ostatnich latach bardzo brakuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tym z państwa, którzy dołączyli się do naszej transmisji, przypomnę, że to jest debata o rynku pracy w siedzibie pracodawców RP. Tej debacie przysłuchują się przedsiębiorcy, pracodawcy, odpowiadają przedstawiciele prawie wszystkich ugrupowań politycznych będących w parlamencie. Nie ma z nami przedstawicieli PSL-u. Jesteśmy po pierwszej rundzie pytań i przechodzimy do drugiej rundy. Trochę nawiążę do tego, o czym mówiła pani minister Emilewicz, czyli pandemia zmieniła trochę ten rynek pracy. Pojawił się taki dotąd mechanizm, który praktycznie nie był wykorzystany, mówi o pracy zdalnej. Czy państwa zdaniem ta praca zdalna wymaga jakiegoś specjalnego zapisu, umiejscowienia w kodeksie pracy i czy ewentualnie wtedy w tym kontekście trzeba byłoby zwrócić uwagę na jakieś specjalne zapisy, wpisując tę pracę zdalną do kodeksu pracy? Zaczynaliśmy od pań, to teraz zacznę od panów. Robert Winiński, Konfederacja. Cały kodeks pracy jest do reformy i do przeglądu, bo on jest generalnie oparty o myślenie o firmie jako fabryce. To jest jeszcze w dużej mierze tego typu jakby przepisy w nim funkcjonują i moim zdaniem jakby, przy czym powiedziałbym tak, rzeczywistość zazwyczaj wyprzedza i to sensownie wyprzedza w jakby rzeczywistość kodeksową w tym zakresie. Praca zdalna i jej zasięg, oczywiście też znając proporcje, bo jakby rozmawiamy w Warszawie, tak, czy rozmawiamy o największych aglomeracjach i o specyficznych branżach, w której ta praca zdalna może być świadczona.
ważna, natomiast no to nadal nie jest większość gospodarki, tak? To jest nadal znacząca mniejszość gospodarki. Musimy tutaj mieć jakby znać proporcje co do tego. Natomiast elastyczność w tym zakresie jest oczywiście potrzebna, ale co więcej, jest potrzebna elastyczność bardzo daleko przemyślana, bo jakby reformując kodeks pracy pod kątem pracy zdalnej, trzeba uwzględniać pracę i szybki powrót kobiet w kontekście macierzyńskim do pracy, czy nawet równoległe świadczenie pracy w okresie macierzyńskim. Trzeba myśleć o uelastycznieniu jeszcze bardziej i zachęceniu seniorów do aktywności zawodowej, ponieważ to, co się wydarzyło w ostatnich latach, tak, to jest dramat. To jest dramat. To też jakby nawiązując do tego jakościowego pracownika ilościowego, no my mamy w tej chwili z tym potężny problem, że ileś set tysięcy fachowców wyspecjalizowanych wychodzi nam z rynku i menedżerowie z Wydziału Nauk Społecznych, sam studiowałem na Wydziale Nauk Społecznych, nie są w stanie ich zastąpić, tak? Jakby to są tego typu rzeczy, więc wpisałbym to jednak w szerszy projekt w ogóle uelastycznienia kodeksu pracy pod kątem bardzo różnych grup społecznych, zawodowych. Dziękuję. Mirosław Suchoń, Polska 2050. No, rzeczywiście jest tak, że to jest temat, który wpisuje się w zdecydowanie szerszy kontekst dotyczący w ogóle funkcjonowania na rynku pracy, bo oczywiście choćby propozycje, które zmierzają do zatrzymania na tym rynku osób, które osiągają wiek emerytalny, my mamy taki pomysł bardzo konkretny, czyli składka rentowa powinna być przeznaczona dla osób, które już osiągnęły wiek emerytalny, a nadal pracują, powinna być przeznaczona na zasilanie ich kont emerytalnych. I to jest bardzo konkretny finansowy skutek, bardzo pozytywny dla seniora. Zresztą są te dodatki socjalne, które nieszczęśliwie nazywane są 13 czy 14 dla emerytów. One też powinny być, o ile są wypłacane, kumulowane na koncie i po przejściu wypłacane w całości takiemu emerytowi. I to jest coś finansowego, co zachęca do pozostania na rynku pracy. Oczywiście potrzebujemy cały czas działań, które umożliwiają łączenie rodzicielstwa z wychowaniem dzieci. To jest mega trudne, czyli przedszkoli, czyli żłobków i w tym kierunku te zadania muszą być prowadzone. Natomiast po stronie pracy zdalnej, no to po pierwsze myślę, że przedsiębiorcy muszą mieć pewność, że wszystkie wydatki, które dotyczą pracy zdalnej, nie będą kwestionowane przez urzędy skarbowe. Czyli pewność co do tego, że te wszystkie koszty ponoszone, one będą stanowiły koszty uzyskania przychodu i tu nie może być żadnych wątpliwości. Po drugie, rzeczywiście jest tak, że niektóre formy pracy nadają się do pracy zdalnej, inne nie. W pandemii mieliśmy trochę inną sytuację, bo wszystkim zależało na tym, żeby jak najmniej transmitować te zakażenia. W związku z tym pracownicy wręcz byli czasem wypychani, czy administracja skłaniała pracodawców do tego, żeby pracownicy wykonywali swoją pracę zdalnie. Natomiast jest wiele takich obszarów, w których ta praca zdalna jest możliwa, ba jest bardziej wydajna w momencie, kiedy człowiek pracuje zdalnie, więc oczywiście takie przepisy powinny się znaleźć w przepisach, one powinny być uzgodnione w trójkącie administracja, pracodawcy i pracownicy, tak żeby one były przygotowane po konsultacjach i najlepiej odpowiadające potrzebom rynku pracy. I myślę, że takie przepisy muszą się znaleźć właśnie w nowych regulacjach. Dziękuję bardzo. Też trzeba przyznać, że pandemia uzmysłowiła nam, że ta praca zdalna istnieje. Do tej pory nie była aż tak popularna i tak widoczna, prawda, i tak wykorzystywana przez przedsiębiorców. Ale to tylko taka drobna uwaga. Pani minister Emilewicz zaczęła na ten temat, więc teraz myślę, że będzie czas na konkrety. Zjednoczona Prawica. Dziękuję bardzo. Ja zgodzę się w dużej mierze z tym, o czym powiedział pan poseł Winnicki, ku zaskoczeniu być może wielu, ale tylko sobie też uświadomimy kalendarz polityczny, że zmiana czegoś takiego jak kodeks pracy, tak, no to jest jedna z największych regulacji, to na pewno nie jest w tak systemowy sposób, o jakim powiedział pan poseł, a ja tak jak mówię, ja się zgadzam, że to jest ustawa powstała na kanwie i ona jest wielokrotnie nowelizowana gdzieś od 1989 roku, jeszcze wynik mająca swoje korzenie w porozumieniach sierpniowych, więc to w ogóle jest naprawdę dzisiaj do bardzo gruntownego przemyślenia. I to
to na pewno nie jest tego typu zmiana totalnie systemowa. To nie jest na ostatni rok kadencji, ale na pierwszy. Więc to taka metodologiczna uwaga. Natomiast jeżeli chodzi o to i odwołując się do tego, o czym powiedział pan poseł Suchoń, to przypomnijmy, że te zmiany, które dziś idą w prawie pracy, związane chociażby z wpisaniem na stałe pracy zdalnej, są procedowane dokładnie w takim trybie, czyli w bardzo dużym dialogu z Radą Dialogu Społecznego, ze wszystkimi podmiotami. Tutaj co do tego nie mamy wątpliwości. I też warto powiedzieć, jesteśmy gdzieś oglądani szerzej pewnie, co tak naprawdę jest istotą tej zmiany, bo praca zdalna była możliwa i przed pandemią, tylko co ona oznaczała? Oznaczała konieczność pracownika BHP, udania się do miejsca pracy, gdzie praca zdalna jest świadczona. Sprawdzenie, czy pracownik ma odpowiedni gabaryt pomieszczenia, biurko, są spełnione przepisy BHP i tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj sprawiamy, że to jest możliwe po prostu, prawda? Czyli że nie ma tych wszystkich warunków niezbędnych do spełnienia w zakresie. I to jest oczywiście na mocy ugody, porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, że jedna i druga strona akceptują wykonywanie tych pewnych obowiązków zdalnie. I oczywiście jest to też element bardzo istotny, bo on nie tylko jest remedium na sytuacje kryzysowe, pandemiczne, chorobowe, tego typu, ale dokładnie jeśli mówimy o uelastycznieniu form świadczenia pracy i ułatwieniu kobietom po urlopach macierzyńskich powrotu na rynek pracy, to jest dokładnie to rozwiązanie, prawda, które pozwala kobietom spróbować zacząć wejść na ten rynek pracy znacznie, znacznie wcześniej. Więc na pewno te regulacje związane, które, tak jak mówię, one, jeśli dobrze wiem, to my mamy również tutaj porozumienie chyba ponadpolityczne w zakresie tych regulacji. Tutaj nie ma wątpliwości między partiami co do tego, że te zapisy, które są, bo jakby testowaliśmy je na produkcji, używając języka informatycznego, czyli właśnie testowaliśmy je w pandemii i dzisiaj jest to kwestia tylko prac prawnych w parlamencie. Więc to jest jedna rzecz. I druga, ostatni wątek, ten związany z rynkiem, uelastycznieniem rynku pracy dla uchodźców, to też ja przypomnę, że administracja się ma nauczyć. Ja powiem Państwu tak, w czerwcu mamy 1 100 000 ubezpieczonych w ZUS-ie obcokrajowców, przede wszystkim Ukraińców. To jest wzrost o 80 000. Czyli powiedziałabym, że na pewno można lepiej jeszcze więcej, ale administracja w ciągu tych kilku miesięcy tego roku nauczyła się bardzo dużo i naprawdę ogromnie uelastyczniliśmy formy przyjmowania, zatrudniania i jakby wejścia do systemu, no mówię, od tego pierwszego testu, jakim było udzielanie PESEL-i w ekspresowym tempie, co przecież jest tak naprawdę bramką wejściową do wszelkich usług publicznych, ale także na rynek pracy. Dziękuję bardzo. Pani Marzena Okła-Rewnowicz, Koalicja Obywatelska. Praca zdalna jest niezbędną formą, jeśli chodzi o współczesny rynek pracy. Pandemia tak naprawdę tylko przyspieszyła wdrożenie tego rodzaju pracy w praktyce. Musimy sobie wszyscy powiedzieć, że tak naprawdę na dzisiaj trwają prace w parlamencie związane z wprowadzeniem, czy też uregulowaniem tym prawnym pracy zdalnej w kodeksie pracy. Ustawa jest tak naprawdę po pierwszym czytaniu i trwa praca w komisji, w komisji kodyfikacyjnej. Są tam uprawnienia oczywiście zapisane, szczególnie one są zaadresowane właśnie do kobiet w ciąży, właśnie dla osób, które wychowują dziecko do 4 roku życia, czy też dla osób, które sprawują opiekę, czy też mają orzeczony stopień niepełnosprawności, ale również dla każdego pracownika 24 dni w roku, a więc tam są bardzo konkretne zapisy. To, co interesuje też pracodawcy i pracownika, to oczywiście koszty, bo praca zdalna to nie oznacza, to, że ktoś będzie pracował w domu poza siedzibą, poza tym takim stacjonarnym miejscem pracy, nie oznacza, że obędzie się bez kosztów ze strony pracodawców. A więc kwestia zapewnienia tego stanowiska pracy, sprzętu, serwisu, również częściowych opłat, jeśli chodzi na przykład o energię elektryczną, to te uregulowania w tym zakresie akurat nie będą łatwe, ale są niezbędne. Natomiast ważne jest to, że w ogóle te prace trwają, są dość zaawansowane. Sam projekt wpłynął, z tego co pamiętam, w połowie roku. Liczyliśmy na to, że te prace będą szybciej się zakończą. No tak nie jest, ale rzeczywiście jest tak, że akurat w tej materii pracy zdalnej pracujemy ponad podziałami politycznymi, bo jest to forma bardzo ważna we współczesnym rynku pracy. Dziękuję bardzo. I pani Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica.
do góry. I tak, już sobie poradziłam. Cieszę się, że właśnie tutaj posłanka Okła-Drewnowicz powiedziała o tym, że prace w Sejmie trwają, bo też miałam właśnie to podkreślić, że na ten moment praca zdalna jakby funkcjonuje jeszcze w oparciu o dotychczasowe przepisy i też jedno zdanie w rozporządzeniach covidowych, więc ta regulacja nowoczesna, współczesna regulacja w kodeksie pracy jest niezbędna. Prace była powołana specjalna podkomisja w tym celu. Prace w podkomisji, z tego co wiem, się zakończyły i dzisiaj miały być przedstawione komisji, która niestety została odwołana. Przed chwilą sprawdziłam. Dzisiaj o 12 miała być komisja, na której miał być przedstawiony raport podkomisji, dokładnie tylko w tym celu zawiązanej, by opracowała zmiany w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej. I po pandemii mamy wszyscy tą świadomość, że nie ma odwrotu od pracy zdalnej, chociaż w wymiarze, myślę, że w Polsce, w wymiarze polskiego rynku pracy, to mówimy bardziej o pracy hybrydowej. Bo nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że w czasie pandemii tak naprawdę na pracę zdalną przeszło około 20% osób na rynku pracy, pracujących. Czyli jest to mniej, niż by się nam mogło wydawać. 80% pracowała w normalnym trybie. Zresztą to jest też kwestia, jak nasz rynek pracy jest skonstruowany. To są zawody, to są branże, które nie mają możliwości w większości nigdy przejść na pracę zdalną. Jeżeli mówimy o handlu, jeżeli mówimy o produkcji, jeżeli mówimy o takich zawodach będących w ruchu jak kierowcy. Dlatego też w polskiej specyfice polskiego rynku pracy, to będzie zawsze mniejsza grupa i ten system będzie raczej hybrydowy. I tutaj, czyli częściowo zdalny, częściowo na miejscu pracy. Tutaj mówiono, że to będzie umożliwiało aktywizację kobiet. To prawda, ale też pamiętajmy, że bezrobocie w coraz większym stopniu i z tym będziemy się musieli zmierzyć, dotyka osób młodych. I pomimo niskiego poziomu bezrobocia w Polsce czy w Europie, to bardzo duży odsetek, oczywiście 40% to kobiety, ale wśród osób młodych do 25 roku życia to bezrobocie jest znacznie wyższe i myślę, że kwestia pracy zdalnej, informatyzacja, to jest ta przestrzeń, która umożliwi, ułatwi może też aktywizację ludzi młodych, bezrobotnych. Dziękuję bardzo. Dzisiaj ewidentnie kobiety w naszej debacie wyprzedzają, ponieważ na początku pani Emilewicz wyprzedziła moje drugie pytanie, mówiąc o pracy zdalnej, a teraz pani Okła-Drewnowicz wyprzedziła to, o czym chciałem dziś podsumować tę debatę, czyli powiedzieć, że mówimy o tej pracy zdalnej z punktu widzenia pracownika i organizacji pracy, ale gdzieś tam zapominamy w tyle głowy, że to jednak koszty dla pracodawcy. Przy tych gigantycznych i rosnących cenach prądu rzeczywiście to może być znaczący element, ale to myślę, że o to już będą pytać nasi zaproszeni goście i pracodawcy, więc oddaję głos teraz do uczestników debaty, którzy są na sali, więc pierwsze pytanie. Dzień dobry, Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert do spraw prawa pracy, pracodawcy RP. Ja mam właściwie takie dwa pytania, one wynikają z aktualnie procedowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do konsultacji społecznych zostały przedstawione dwa projekty rządowe, jeden projekt o aktywności zawodowej, drugi o zatrudnianiu cudzoziemców i te dwa projekty będą zastępowały tą systemową ustawę dotyczącą rynku pracy. I chciałabym zapytać w kontekście zatrudniania cudzoziemców. Przedsiębiorcy od dawna zgłaszają postulaty, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca pochodzącego spoza Unii Europejskiej jest dosyć skomplikowany. Patrząc na kalendarz historyczny tych zmian w tych ustawach, można powiedzieć oczywiście, że sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda lepiej niż 2 czy 3 lata temu. Nadal jednak nasze postulaty są te same i one się ciągle powtarzają. I patrząc na lekturę najnowszego projektu dotyczącego zmian w legalizacji pracy cudzoziemców, można stwierdzić, że chyba znowu będziemy się powtarzać.
Oczywiście, mamy pewne ułatwienia, ale one mają charakter kosmetyczny, czyli zwolnienie z testu rynku pracy przy ubieganiu się o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Natomiast clue, czyli podstawa, jest ciągle ten sam problem. Przykład taki, mamy procedurę wydawania zezwolenia dalej w urzędach wojewódzkich, gdzie pracodawcy narzekali, że czekają na wydanie tego zezwolenia od pół roku do nawet kilkunastu miesięcy. I oczywiście w tej ustawie też są procedury uproszczone, typu oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemca. Aktualnie mamy 5 krajów, dla obywateli których możemy taką procedurę uproszczoną zatrudnienia powierzyć. To jest Armenia, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Białoruś, była Federacja Rosyjska, ale z oczywistych względów została wyłączona. I moje pytanie w tym kontekście jest takie. Czy widzą Państwo szansę i możliwość rozszerzenia katalogu tych krajów, w których obywatele mogą zostać zatrudnieni w uproszczonej procedurze, na inne kraje? Pracodawcy, przedsiębiorcy zgłaszają, że widzą potencjał w pracownikach z Turcji, z Kirgistanu, Kazachstanu, a także w tych krajach, gdzie reprezentacja Polonii jest dosyć wysoka. I moje drugie pytanie do tych procedowanych zmian również jest takie, że mamy w ustawie o aktywności zawodowej postulat, aby pracodawcy płacili składkę na fundusz pracy, ona wynosi 2,45 wynagrodzenia pracownika, również od połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli jeżeli mamy zatrudnionego pracownika na pół etatu, on otrzymuje połowę minimalnego, to już od tej kwoty będzie pracodawca musiał zapłacić tą składkę. Aktualnie jest tak, że pracodawcy płacą składkę na fundusz pracy, jeżeli pracownik zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie, czyli mamy zwiększenie kosztów prowadzenia działalności i zatrudniania pracowników. Ponadto jako partnerzy społeczni, tutaj też się zgadzamy ze związkami zawodowymi, że środki z Funduszu Pracy w ostatnim czasie są wydatkowane na cele niezwiązane z polityką rynku pracy. Pojawia się postulat, aby partnerzy społeczni uzyskali nadzór i kontrolę nad wydatkowaniem tych środków. I moje pytanie do Państwa jest takie, czy zamiast 13 emerytury i finansowania zasiłku pogrzebowego z Funduszu Pracy, na co można by było te pieniądze przeznaczyć? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Te dwa pytania połączymy w jedno pytanie. Nie ma z nami PSL-u, więc dodatkowe 2 minuty rozłożą się na każdego z Państwa. Nie będę aż tak restrykcyjnie pilnował czasu. Pani Jadwiga Emlewicz. Dziękuję bardzo za to pytanie. Zacznę od tej pierwszej kwestii dotyczącej ułatwień w wejściu na rynek pracy cudzoziemców. No, zdajemy sobie sprawę, że tym tak naprawdę w istocie najwęższym, bo wydaje się, że te administracyjne dolegliwości zostały bądź właśnie są usuwane w propozycjach legislacyjnych, o których pani wspomniała. No, najtrudniejszą rzeczą jest rzecz operacyjna właśnie, czyli urzędy wojewódzkie. Prawda? Ja pamiętam jeszcze z czasu przedpandemicznego, bo to przecież problem czy dużych zakładów pracy, które starały się o pracowników, wykraczał poza wcześniej jeszcze. My mamy niskie bezrobocie od dawna, prawda? Więc on sięgał czasem i pamięcią i przed wojnę, i przed pandemię. I pamiętam, że robiliśmy w ministerstwie jeszcze taką analizę urzędów wojewódzkich. No i tak się okazywało, że bynajmniej ze względu na obciążenie, bo wiadomo, że najbardziej obciążonym urzędem wojewódzkim w tym zakresie jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ale też niemało było osób i chętnych we Wrocławiu. I ten czas obsługi we Wrocławiu był dwukrotnie niższy niż na Mazowszu. I ja pamiętam, że wtedy zrobiliśmy takie studium przypadku, o co chodzi, prawda? Dlaczego można szybciej, dlaczego nie? I to były kwestie naprawdę pozaustawowe. To nie są sprawy, które wymagają regulacji ustawowych, tylko dobrego zarządzania urzędem tak naprawdę i przyłożenia odpowiedniej uwagi od miejsc pracy samego fizycznych, prawda, nawet nie pracowników, tylko fizycznego organizacji pracy dla tych, którzy zajmują się obsługą cudzoziemców. Więc zanim na poziom ustawowy, ja jestem zwolennikiem tutaj, a wiem jednocześnie, że trwa proces audytu urzędów pracy i próbie standaryzacji, bo to przy COVID-zie nam wyszło doskonale, że co urząd pracy to inny standard obsługi, inna interpretacja przepisów oczywiście, którą w trybie telekonferencji staraliśmy się przekonywać dyrektorów urzędów pracy, co ustawodawca miał na myśli. Więc jakby rozproszenie tego na pewno i przeniesienie tego na poziom powiatowy, to na pewno udrożniłoby. Ja jestem zwolennikiem, jeśli nie pani, nie, Jadwiga Emilewicz pani pyta, ja jestem
zwolennikiem o przesunięciu, rozszerzeniu kompetencji na powiaty w zakresie i na urzędy pracy po prostu rozpatrywania tych wniosków i to na pewno udrożniłoby, przyspieszyłoby wielokrotnie proces. Jeżeli chodzi o rozszerzenie stosowania uproszczonej procedury, no to tu na pewno my sami nie jesteśmy władni, bo to nie jest tak, że to jest jakiś nadmiar ustawodawczy w tym, żeby nie rozszerzać nadmiernie. Ja sama pamiętam jeszcze będąc w kapeluszu pracownika akademickiego, a nie polityka, kiedy zaczął się dyskusja w świecie akademickim w Polsce nad rozszerzeniem możliwości przyjmowania studentów z Indii. Jak to wtedy wyglądało? Wtedy, bo miałyśmy tutaj wymianę zdań, jak jest dziś, ale wtedy wyglądało to tak, że Polska i to rozszerzenie przez moment służyło tak naprawdę otwarciu drzwi szybkiego i transferu tych potencjalnych studentów na lotniskach dalej w Europę Zachodnią, prawda? Więc po prostu już nie chcę mówić o całym procederze nielegalnego wydawania pozwoleń i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie ta ostrożność z tym się wiąże, ale na pewno warto się przyjrzeć tym krajom, o których pani dziś wspomniała. Natomiast to jest dyskusja pomiędzy oczywiście organami bezpieczeństwa, a rynkiem pracy, bo to jest na pewno, ta ostrożność nie jest zawsze nadmiarowa. Czyli dwa wąskie gardła jeszcze o nich, to Urząd Wojewódzki tutaj, ale też i konsulaty, bo to jest ten pierwszy punkt tak naprawdę. I tam się wiele rzeczy przy okazji, nie wiem, Polish Business Harbor, kiedy robiliśmy to nie dla pracowników, ale dla firm potencjalnych, no to tutaj udało się udrożnić pewne procedury w konsulatach. Więc myślę, że tutaj mówimy też o pewnych zmianach pozalegislacyjnych, które mogłyby się wydarzyć i w konsulatach, i w urzędach wojewódzkich, aby ten proces przyspieszyć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Ja odpowiadając na pierwsze pytanie, mówiłam o tych wynikach kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. To właśnie jest odpowiedź. Dlaczego tak się dzieje, że mamy jednak co dziesiątego pracownika też nielegalnie zatrudnionego? To wynika właśnie też z tych procedur, które dzisiaj są, które utrudniają też to szybsze, legalne zatrudnienie. Dlatego dzisiaj wiemy, że ta ustawa jest na etapie konsultacji społecznych. To oznacza, że ona trafi do komisji, no akurat do tej komisji, w której ja zasiadam, czyli do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. I z pewnością będziemy otwarci na tego typu sugestie i postulaty i oczywiście w konsekwencji na złożenie poprawek. A więc sprawa jest naprawdę otwarta, bo mamy świadomość tego, że często jest tak właśnie, że to rynek pracy wyprzedza legislację i skoro dzisiaj na rynku pracy państwo dostrzegacie tego typu problemy, to my jesteśmy po to, żeby te problemy uregulować w prawie i po prostu je rozwiązać. Co do składki, jeśli chodzi o Fundusz Pracy, to nie można dzisiaj nakładać więcej składek i obowiązków na pracodawców, skoro dzisiaj pracodawcy mają zasadne zastrzeżenia co do tego, że ta składka na Fundusz Pracy tak naprawdę nie jest przeznaczana na kwestie związane w ogóle z rynkiem pracy, tylko na przykład wypłacane są świadczenia, które nie powinny być wypłacane z Funduszu Pracy. Podobnie trzynastka, bo wiemy, że część tej trzynastki ma być finansowana właśnie z Funduszu Pracy. Od finansowania trzynastek tak naprawdę jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. I my jako Koalicja Obywatelska na pewno nigdy nie zgodzimy się na to i takiej praktyki nie będziemy stosować, jak obecnie, która obecnie ma miejsce, żeby pieniądze były wyprowadzane poza budżet, czy też były poza kontrolą budżetu państwa, tak jak jest to w przypadku trzynastki, która jest wypłacana przez Fundusz Solidarnościowy, nie do tego w ogóle powołany. Dziękuję bardzo. Przysłuchuję się tak i widzę, że nie ma jakiegoś gigantycznego podziału między Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Obywatelską w temacie 13 i rynku pracy, więc albo to rynek pracy, albo pracodawcy łagodzą polityczne obyczaje. Nowa Lewica, proszę bardzo. Zacznę może od Funduszu Pracy, bo mam wrażenie, że naprawdę zapomina się o tym, czemu ten Fundusz Pracy miał służyć. A miał służyć, albo często też zapomina, albo nie miało się tej wiedzy. Ja dowiedziałam się o tym, prowadząc działalność gospodarczą. Samo mnie to zaskoczyło w pewnym sensie. Gdy przyjęłam firmę po śmierci mamy, to dowiedziałam się właśnie, że Fundusz Pracy służy zabezpieczeniu chociażby wypłaty wynagrodzeń, których nie był w stanie wypłacić pracodawca.
z tego właśnie mają środki na Funduszu Pracy, gdy firma... Fundusz Gwarantowanych Świadczeń. Obok. Ale teraz to jest też fragment tych składek przecież. Równoległy fundusz. Jakby o tym się zapomina, że to ma służyć rynkowi pracy, ma służyć pracownikom, a faktycznie wykorzystywany jest nie tylko ten fundusz, ale to już wspomniała o tym posłanka z Okła-Drewnowicz, również inne fundusze są bardzo w sposób dziwny i niekoniecznie zgodny z założeniami wykorzystywane. A co do pytania dotyczącego uproszczenia procedur zatrudniania osób za granicę. No tutaj Wielkopolska też jest tym regionem, który ma najniższy poziom bezrobocia, najniższy w ogóle w Polsce, to jest 2,4%. Więc u nas jest to istotna kwestia. Do nas też trafiają w dużej mierze, to jest drugie województwo w Polsce, do którego trafili uchodźcy z Ukrainy, potencjalni pracownicy. To się wiąże z tym, o czym mówiłam wcześniej, nadmiernej i niezrozumiałej regulacji prawnej, która nie idzie w parze z rozporządzeniami, z wytycznymi dla urzędników, co pomagałoby im w skutecznym stosowaniu tego prawa, w skutecznym i szybkim stosowaniu. Tutaj mówiła już minister Emilewicz o tej standaryzacji. I faktycznie myślę, że to jest największa bolączka, że jeszcze do niedawna każdy urząd skarbowy miał swoją interpretację, teraz każdy urząd pracy ma swoją interpretację przepisów. Tak nie powinno być. Ale też gdyby te przepisy były przejrzystsze, bardziej zrozumiałe, może nie byłoby też problemu z ich interpretacją. Byłoby mniejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Robert Winnicki, Konfederacja. Szanowni Państwo, jeśli Fundusz Pracy miałby w ogóle mieć jakikolwiek sens i czemukolwiek sensownemu służyć, to ewentualnie kształceniu zawodowemu, ale moim zdaniem państwo może realizować to swoje zadanie i realizuje zupełnie innymi środkami, zupełnie w innych obszarach. Także ja nie widzę sensu w ogóle istnienia Funduszu Pracy w obecnym kształcie jako takiego, a już naprawdę na pewno rozszerzania tego Funduszu Pracy na jeszcze mniejsze części składowe i pensji. Poza tym jak nie widzę wielkiego sensu, żeby urzędy pracy funkcjonowały, one w obecnym systemie po prostu są obok w ogóle problemów rynku i problemów, które się na tym rynku pracy funkcjonują. Jeśli chodzi o rozszerzenie pakietu państw z uproszczonymi procedurami dotyczącymi wchodzenia na polski rynek pracy, jestem tu sceptyczno ostrożny. Pamiętajmy, że mamy za sobą całe doświadczenie kilkudziesięciu lat imigracji do Europy Zachodniej i pamiętajmy, żeby nie powtórzyć tych błędów. Również kosztów społecznych, również kosztów politycznych, które są z tym związane. Powinniśmy się koncentrować na imigracji, jeśli już to ostrożnej, nastawionej asymilacyjnie i skoncentrowanej na możliwie bliskim kręgu kulturowym. Tak bym to określił. I wyrobiłem się przed czasem. To ja tylko dopytam wobec tego, jeżeli likwidować urzędy pracy, to kto, jaki urząd miałby przejąć kompetencje? Do administracji rządowej scalonej zrobić konkretny wydział. Naprawdę nie potrzebujemy do tego wyspecjalizowanej instytucji, która powinna być zatrudnienie można zredukować kilkukrotnie. Mamy czas, strona rządowa, jeszcze może ad vocem krótkie. Czy powiedziałabym tak, że urzędy pracy straciły rację, i to mówię zupełnie odpowiedzialnie, to z doświadczenia jakby codziennej pracy w czasie pandemii. Do pandemii naprawdę mieliśmy 4-5 lat, kiedy urzędy pracy nie wiedziały, po co są. One miały taką pierwszą zasadną funkcję istnienia przy pierwszych grantach wspierających zakładanie działalności gospodarczych. Pamiętamy to wszyscy, to były te 10 czy 12 tysięcy złotych udzielane przez urzędy pracy na zakład między 2007 a 2013 rokiem. Na początku pandemii, czyli wtedy, kiedy one były
były na serio potrzebne, no nagle to trzeba było tych urzędników uczyć jeść jedzenia nożem i widelcem. Przepraszam, znaczy naprawdę się musieli nauczyć, że jest czas, kiedy one są dzisiaj potrzebne. I moja polemika polega na tym, że my naprawdę żyjemy w niestabilnych czasach. Ja się z panem zgadzam, że znaczy uważam, że nie będziemy mieć 20% inflacji na koniec przyszłego roku, że potem ten wzrost... O lutym, na koniec roku spadnie. Tak, początek lutym będzie 20%. Roku, że początek przyszłego roku będzie prawdopodobnie jeszcze będziemy mieć wyższe odczyty wskaźniki niż mamy je dziś. Natomiast i że te turbulencje na rynku pracy będą i że dobrze wyspecjalizowane urzędy służą lepiej niż administracja zespolona. Tylko one dzisiaj naprawdę wymagają głębokiego remanentu. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Suchoń, Polska 2050. Przepraszam, tutaj pozwoliłem sobie na taką wtrącenie się, ale wydawało mi się, że temat jest niezwykle konkretny. Dziękuję bardzo i ja bardzo dziękuję za ten głos i to pytanie tak naprawdę strony społecznej, która twardo bierze udział w tak zwanych konsultacjach społecznych. Dzisiaj konsultacje społeczne niestety polegają wyłącznie na odpytaniu, kto ma jakie stanowisko, a później powstaje dokument, w którym z reguły ministerstwa opisują, dlaczego zdanie strony społecznej nie może być wzięte pod uwagę. I strona rządowa uznaje, że konsultacje zostały odbębnione. Generalnie w Polsce jest problem z rozmową, z debatą, z szukaniem dobrych rozwiązań, a przecież proces konsultacji ma tak naprawdę rozpoznać, jakie są faktyczne zachowania rynku, jakie są oczekiwania i dostosować rozwiązania, które znajdą się w przepisach, do właśnie tych oczekiwań, które są na rynku. Tak, żeby najlepiej regulowały ten rynek, żeby tworzyły przestrzeń do niezachwianej konkurencji. I taka jest idea generalnie regulatora w państwie. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli jeżeli rozmawiamy o wdrożeniu przepisów, bo oczywiście Polska 2050 systematycznie, słuchając strony społecznej, składa poprawki. Te poprawki są gremialnie odrzucane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosują tak, jak im ministrowie powiedzą, czy pokażą. Jak kiwają tak, to głosują za, jak kiwają tak, to głosują przeciw. I do tego sprowadza się dzisiaj niestety proces legislacyjny. Strona społeczna może brać udział w posiedzeniach komisji, ale prawdę mówiąc rzadko zdarza się, żeby postulaty były wysłuchiwane. No i później właśnie jest tak, że okej, były konsultacje, był proces, czasami on nie trwa dwóch dni, tylko dwa tygodnie, ale to też nie wnosi poprawy, jeżeli chodzi o przepisy. Więc my po pierwsze uważamy, że należy się zatrzymać i rzeczywiście faktycznie rozmawiać o tym, jakie są potrzebne rozwiązania i w obszarze akurat pracowników z zagranicy takich rozwiązań potrzebujemy. I tutaj na przykład Azerbejdżan jest bardzo dobrym kierunkiem. Kilka lat temu byłem w Azerbejdżanie. Rzeczywiście pani minister ma rację. W konsulatach leżą stosy paszportów, które czekają na rozpatrzenie, więc potrzebujemy tutaj tego wzmocnienia, ale ja przecież nie bez przyczyny zacząłem od historii z branży transportowej i tego, jak przedsiębiorcy z branży transportowej musieli się boksować wręcz w urzędach wojewódzkich o każde pozwolenie. I mówiąc o sprawności administracji, no prawda jest taka, że my potrzebujemy zmiany mentalnej. My proponujemy wprowadzenie na przykład karniaków. Według nas dzisiaj jedyną stroną, która odnosi konsekwencje z tytułu opóźnień w różnych procesach administracyjnych są obywatele, są przedsiębiorcy. Jeżeli nie dotrzymasz terminu, no to grozi ci jakaś konsekwencja. My proponujemy wprowadzenie tak zwanych karniaków. Czyli jeżeli urząd nie dotrzymałby terminu rozstrzygnięcia sprawy, musiałby zapłacić przedsiębiorcy, zapłacić obywatelowi określoną karę i to byłby faktyczny jakby wymiar tego, co dzisiaj mamy w państwie. Bo to, że są opóźnienia, to, że urzędy, nie dlatego, że jest niewielu urzędników. Po prostu taka jest dzisiaj formuła pracy, że odkłada się na kupkę i to musi uzyskać odpowiednią rangę i wtedy jest procedowane. Więc proponujemy karniaki, które wprowadzą pewną równość, jeżeli chodzi o stosunek urzędników i przedsiębiorców czy obywateli. I ostatnia rzecz, no Fundusz Pracy... Finanse publiczne są w katastrofalnym stanie między innymi dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica traktuje generalnie finanse państwowe jak, no nie wiem,
jakieś zbiory, z których można wyciągać na dowolne cele, nie bacząc na to, czemu ma to służyć. My uważamy, że Fundusz Pracy rzeczywiście powinien trafiać tam, gdzie on powinien być przeznaczony, tak? Czyli na przykład na przekwalifikowanie, na przykład na wspieranie w obszarze utrzymania pracy, na różnego rodzaju formy promocji zatrudnienia, tak na przykład na kwestie właśnie, nie wiem, finansowania pracy zdalnej kobiet, które chcą łączyć pracę z rodzicielstwem i tak dalej, i tak dalej. I do tego ma służyć Fundusz Pracy. Natomiast dzisiaj z Funduszu Pracy są płacone emerytury. Pieniądze z emerytur idą na jeszcze inne cele. Pieniądze, które miały służyć COVID-owi, idą na chodniki. I tak naprawdę no, jest wielki miszmasz, więc musimy jakby popatrzeć na to, zatrzymać się, spojrzeć na ten bałagan, który został w państwie przez ostatnie 7 lat spowodowany i zacząć to wszystko naprawiać naprawdę rozmawiając o dobrych rozwiązaniach, ale zdecydowanie przyspieszyć wszelkiego rodzaju procedury dotyczące możliwości pracy z zagranicy i rozszerzyć ten katalog o te państwa, gdzie widzimy potencjał. Tak jak mówię, z mojego osobistego doświadczenia wynika, że Azerbejdżan jest doskonałym kierunkiem i tam też znają Polskę i są chętni, którzy chcą pracować w Polsce. Potrzeba zielonego światła. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jedno pytanie z sali? Mamy. Krótko do pana, skoro tu już była dyskusja, urzędy pracy likwidować czy zmieniać, jednym zdaniem? Wydaje mi się, że raczej dostosowywać do nowych wyzwań. Czyli zmieniać. Dobrze, proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry państwu. Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Ja bym chciał zauważyć to, co może niedostatecznie wybrzmiało, że komfort pracowników na rynku pracy wynika w bardzo dużym stopniu z tego, że jeżeli praca im się nie podoba, mogą głosować nogami. Czyli z popytu na pracę zgłoszonego przez firmy i w związku z tym być może najlepszą formą ratowania albo wspierania rynku pracy byłoby wspieranie działalności przedsiębiorstw w taki sposób, żeby ich aktywność i zgłaszany przez nie popyt na pracę powodował, że nie ma konieczności ustalania płac minimalnych, osłon i innych rzeczy. Po prostu pracownicy odchodzą od kiepskich pracodawców. I właśnie pod tym kątem mam pytanie o płacę minimalną, ponieważ to ta regulacja o płacy minimalnej pochodzi z początku lat 2000, chyba z 2002 roku. Tam jest w ustawie określone tempo wzrostu tej płacy minimalnej. Przypomnę, że w tym roku pensja minimalna ma wzrosnąć o 19,6%. Chciałbym również zaznaczyć, że przez ostatnie 6 lat, od końca 2015 do 2022 roku, płaca minimalna wzrosła o 60% ponad, w trakcie kiedy średnia płaca w gospodarce wzrosła o 40%. I słychać jęk uciśniętych tą płacą minimalną. Ja jestem świeżo po wczoraj po wizycie na Kongresie Aglomeracji Lokalnych, gdzie szereg przedstawicieli samorządów lokalnych zgłaszało taki problem, że wypłata podwyższonej płacy minimalnej zjada w zasadzie cały budżet na podwyżki, co oznacza, że starająca się osoba, która trwale podnosi swoje kwalifikacje, ma 20 lat stażu, wzięła odpowiedzialność za budżet i za pracowników, będzie zarabiać 300 zł więcej niż niestarający się junior, którego właśnie zatrudniono w tym samorządzie. Myślę, że podobne bardzo wnioski płyną z sektora przedsiębiorstw. Może nie tych największych przedsiębiorstw tak silnie, jakie my reprezentujemy, ale tych mniejszych przedsiębiorstw. Wczoraj rzecznik należący do rządu, przecież rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, argumentował, że ta płaca minimalna doprowadzi do gwałtownego zamykania działalności gospodarczych. 200 tysięcy działalności gospodarczych już się od początku roku zamknęło, to jest przyrost o kilkadziesiąt procent. I teraz jest pytanie o to, co państwo byście zaproponowali jako formacja polityczna w sprawie płacy minimalnej. I dla ułatwienia trzy propozycje. Propozycja pierwsza, zostawienie tej płacy minimalnej jak jest, czyli indeksacja 20%, kiedy na przykład płace w sferze budżetowej rosną 8%. Propozycja druga, uregionalnienie tej płacy minimalnej, czyli w zależności od tego, jaka jest sytuacja na lokalnym rynku. Wczoraj kongres odbywał się w Kaliszu, tam jest 3% zatrudnienia, ale średnia pensja 4000 zł. Wszyscy się boją, co będzie z pracą, kiedy ona wzrośnie do tych 4000 zł zapowiedzianych przez polityków. I propozycja trzecia to jest propozycja pracodawców RP, aby przyszłe tempo wzrostu płacy minimalnej zrównać z przyszłym tempem wzrostu rent i emerytur oraz przyszłym wzrostem
wynagrodzeń w sferze budżetowej, bo nie ma powodu, aby ta pensja w warunkach kilkuprocentowego bezrobocia rosła szybciej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiem, że pani minister miała ograniczony czas, więc zacznę od pani. Bardzo dziękuję, ale to znowu to pewnie na dwie minuty, tylko na chętniej na dłuższą dyskusję, skoro rozmawiam z głównym ekonomistą, to pewnie warto byłoby osadzić dyskusję o płacy minimalnej, bo pan od tego zaczął, czy w ogóle ona jest potrzebna. To ja powiem tak, że przypomnijmy sobie, płaca minimalna wprowadzona w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Bardzo długo wolny rynek wyreguluje. Nie wyreguluje. W Polsce mieliśmy, jaką mieliśmy płacę minimalną w 2015 roku? Pomimo systematycznego wzrostu, czy ona była indeksowana do wzrostu przychodów firm? Nigdy w życiu. Ja nie postulowałem likwidacji płacy minimalnej. Mówiłem, że taki głos się pojawia. Po pierwszym zdaniu, którym pan powiedział, że być może najlepszym jest, stwórzmy najlepsze warunki, a zatem zdejmijmy regulacje dotyczące płacy minimalnej. Nie, no one są pod... Znaczy historycznie ekonomia wskazuje, że bez tego typu regulacji pracodawcy samodzielnie i z dobrej woli, pomimo wzrostu, naprawdę systematycznego wzrostu, nie są znaczy jedyną rzeczą, jaką są skłonni robić, to jest rzeczywiście ograniczenie kosztów, a w tym także jednym z podstawowych jest kwestia płacy dla pracowników, więc ta płaca minimalna po coś jest. To, że ona była na skandalicznie niskim poziomie w 2015 roku, to się chyba co do tego zgodzimy. I teraz jakby odpowiadając na drugą część pytania, czyli do tych projekcji, prawda, bo ja się zgodzę, że to, że ona była podniesiona, to było zasadne, słuszne i właściwe, biorąc pod uwagę, tak jak mówię, tempo wzrostu gospodarczego, tempo wzrostu PKB w Polsce. I teraz kwestia indeksacji i kwestia przyszłego roku. No, biorąc pod uwagę zmiany i turbulencje na rynku, które mamy, wzrost kosztów wynikających ze wzrostów surowców, jest to moment na to, żeby się zastanowić, na ile, jak wysoko ona powinna wzrosnąć w przyszłym roku, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacyjny. Patrzymy na największe gospodarki, które są naszymi największymi partnerami gospodarczymi. Tam za kwestię tego zaciskania pasa antyinflacyjnego już widzimy. No, w Polsce zapowiedź wzrostu płacy minimalnej nie jest, że tak powiem, w trendach, nie utrzymuje się, więc być może jest tak, że należałoby się zastanowić nad indeksacją tego wzrostu, do czego ona powinna być indeksowana, o ile wyżej, powyżej poziomu inflacyjnego ona powinna rosnąć w przyszłym roku. Natomiast to jest kwestia raczej dyskursu i tego dialogu z pracodawcami, na ile dziś jesteśmy gotowi ją podnieść w przyszłym roku i być może te założone, które były ogłoszone w czerwcu bodaj, prawda, przez Radę Ministrów, bo płacę minimalną ogłaszamy w rozporządzeniach, to powinno ulec pewnej korekcie w związku z tym, co nas czeka w przyszłym roku. No tak, tylko rząd zaczął dyskurs od podwyżki o 14,6%, a potem usłyszawszy drżenie serc, zdecydował po konsultacjach z Solidarnością o podwyższeniu tej pensji o 19,6%. To słuchanie wychodzi w drugą stronę, niż pani tutaj, pani premier, ale deklaruje. No ale jednak mamy też pewne korekty w innych obszarach. Zapowiedź pana premiera związana z redukcją tarczy antyinflacyjnej jest pewną reakcją na to, co się dzieje na rynku i na prognozowane wpływy do budżetu, więc tutaj myślę, że to też jest przestrzeń do dyskusji. Dziękuję bardzo. Wizja i pomysły Koalicji Obywatelskiej. To, że w 2015 roku płaca minimalna nominalnie była niższa niż jest obecnie, czy będzie w 2023 roku, to nie oznacza, że siła nabywcza tego pieniądza jest adekwatna do tej różnicy, bo jest wręcz odwrotnie. Jakbyśmy zaczęli, nie mamy na to czasu, ale jakbyśmy zaczęli dzielić możliwość, czy też ilość kupowanego bochenków chleba przysłowiowych, to można ich było kupić więcej wtedy niż teraz. To wynika oczywiście z inflacji. Natomiast gwarancja płacy minimalnej oczywiście być musi i my się z tym zgadzamy. Natomiast to, że w ogóle teraz rozmawiamy o tym, że ta płaca minimalna tak poszybuje nieadekwatnie w stosunku do na przykład płacy, którą będą otrzymywali specjaliści i nastąpi spłaszczenie, to jest wynikiem właśnie tej nieodpowiedzialnej polityki obecnego rządu, bo nie ma prawdziwego dialogu. To jest odpowiedź na postulaty swojego zaplecza, swojego elektoratu, tej siły związkowej. No taka jest prawda. Dlatego co my proponujemy? Przede wszystkim fundament, czyli powrót do prawdziwego dialogu, czyli do dialogu między pracownikami, ale również między pracodawcami,
czego dzisiaj nie ma, bo ta płaca minimalna jest wręcz, można powiedzieć, ustalana z góry i narzucana. I oczywiście mechanizmy wzrostu płacy minimalnej można zmienić, można wziąć też inne wskaźniki pod uwagę, wskaźniki ekonomiczne, ale to nie powinno być widzimisię, tylko to powinno wynikać z tych rozmów, które będą fundamentem kształtowania tej polityki płacowej i w ogóle rynku pracy, bo polityka płacowa bezpośrednio wpływa na rynek pracy. Więc co proponujemy? Przede wszystkim rzetelne, prawdziwe rozmowy, prawdziwy dialog społeczny, którego dzisiaj po prostu nie ma. Od tego trzeba zacząć. No, mamy mało czasu, ale myślę, że to, co dzisiaj jest też fundamentalne dla nas wszystkich, to właśnie to, że nie można przerzucać wszystkiego dzisiaj na pracodawców, tylko trzeba pomyśleć dalej, szerzej i w pierwszej kolejności my musimy sięgnąć po pieniądze, które nam się należą. Wtedy sytuacja też płacowa na rynku pracy, PKB, gospodarka będzie zupełnie na innym poziomie. Dzisiaj jest to na barkach pracodawców w dużej mierze, niestety. Dziękuję bardzo. Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica. Oczywiście gwarancja pensji minimalnej, wynagrodzenia minimalnego z mojej perspektywy, z perspektywy lewicy, to jest osiągnięcie cywilizacyjne. To jest pewna podstawa podstaw, która musi zostać zachowana. Kwestia wskaźników. Wskaźniki, znaczy to tutaj pan zadający pytanie mówił, że w budżetówce tu mamy 19% w przypadku pensji minimalnej, a 8% podnosimy realnie wynagrodzenia w strefie budżetowej. No, znowu z mojej perspektywy, mojej organizacji, mojego ugrupowania uważamy, że to jest skandal, że w sferze budżetowej te wynagrodzenia jakby nie doganiają rzeczywistości, nie doganiają poziomu inflacji i wzrostu w porównaniu do poziomu wzrostu wynagrodzenia minimalnego. 8% w sferze budżetowej to zdecydowanie za mało. My zresztą złożyliśmy taki projekt ustawy, żeby wzrost w sferze budżetowej to było 20%. Mówił pan o takiej propozycji regionalizacji. To jest ciekawe rozwiązanie. Chciałam zwrócić uwagę, że w sferze budżetowej ona de facto już funkcjonuje, bo mamy specjalne dodatki w zależności od tego, czy ktoś mieszka i pracuje w dużej aglomeracji, gdzie koszty życia są wyższe. Więc mamy już takie rozwiązania jak regionalizacja wynagrodzenia w sferze budżetowej, rozwiązane w tym przypadku dodatkiem specjalnym. Czy takie rozwiązania przy wynagrodzeniach minimalnych mogłoby mieć zastosowanie? Myślę, że ono jest do rozważenia. Myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie, na którym można by się było pochylić. I jeszcze jedna też ciekawostka. Mówimy tyle o tym, że mamy rynek pracownika, że wiemy, że bezrobocie spada, ale jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń, średni wzrost wynagrodzeń, ta tendencja jest odwrotna. Nie mamy, to też mnie to akurat zaskoczyło, gdy czytałam statystyki, że z jednej strony mówimy o rynku pracownika, mówimy spadku bezrobocia, a jednak nie idzie to w parze ze wzrostem tych wynagrodzeń, więc oznacza, że faktycznie jest zaburzona ta korelacja pomiędzy tym zależnością między wynagrodzeniem minimalnym a średnim wynagrodzeniem i temu należałoby się przyjrzeć. Dziękuję bardzo. Robert Winnicki, Konfederacja. Ja może powiem, co bym sobie wyobrażał, czy widział w świecie idealnym, a potem powiem, co jest realne. W świecie idealnym widziałbym kontrakt społeczny, który obejmowałby trzy rzeczy. Zgodę na zniesienie płacy minimalnej. Po drugie, pewną zgodę społeczną, konsensus społeczny na jednak ograniczenie imigracji zarobkowej, to znaczy, żeby w warunkach kryzysu demograficznego, w których jakby polski pracownik ma dużo ofert do wyboru, znosimy tę płacę minimalną, ale on nie jest narażony na aż taką konkurencję, prawda, typu mamy trzech Ukraińców na twoje miejsce, albo pięciu Bengalczyków, albo kogokolwiek innego, tak? Więc jednak zredukowanie tego zagrożenia. I trzecim elementem tego konsensusu i umowy społecznej musiałoby być pewne przewartościowanie, powiedziałbym, na zasadzie wręcz kulturowej, bo dzisiaj mamy ogromny problem kulturowy,
związany z tym, co zresztą się rozlewa już bardzo szeroko. Słyszę te głosy i od lewicy, ale i od liberalnego centrum nawet, i od prawicy, czy tam rządu pełniącego obowiązki prawicy dzisiaj w Polsce, że mamy ogromny problem odziedziczony po latach 90. polegający na tym, że mamy kult, przepraszam za wrażenie, zapieprzania. Otóż my jesteśmy zwolennikami kultu zapieprzania, tak? I tego, żeby on był wpajany młodemu pokoleniu i temu, żeby nie wychowywać kolejnych roczników w poczuciu, że wszystko się każdemu należy i że nie należy o to walczyć, pracować, natyrać się i że trzeba ciężko na swój dobry los pracować. Tak, jesteśmy tego zwolennikami. Natomiast oczywiście jest to wizja nieco idealistyczna czy marzycielska z mojej strony być może. Dlatego odpowiadając na tak zadane pytanie, jak pan tutaj je sformułował, uważam, że ta regionalizacja jest czymś oczywistym. Znaczy ta regionalizacja płacy minimalnej, jeśli nie mielibyśmy od niej odchodzić w ogóle, to jest dzisiaj czymś oczywistym, ponieważ w dużej mierze też pani poseł tutaj już o tym mówiła i jest postulatem, który wydaje mi się oczywisty. Dziękuję bardzo. Mirosław Suchoń, Polska 2050. Wydaje mi się, że to jest moje osobiste zdanie, że bardzo w Polsce nie doceniamy takiej formuły, która w wielu państwach jest pewnym standardem, że wynagrodzenia ustalane są w porozumieniu pracodawców i reprezentacji pracowników w branżach. Bo oczywiście regionalnie te wynagrodzenia kształtują się różnie, koszty życia różne są w różnych częściach naszego państwa, natomiast tak naprawdę na przykład wynagrodzenie minimalne ustalone dzisiaj z sufitu, moim zdaniem, no na przykład nijak się ma do płac w branży IT. To jest zupełnie inny poziom, tam w ogóle temat płacy minimalnej to jest czysta abstrakcja i nikt o tym nie dyskutuje, bo też ten poziom wynagrodzeń jest zupełnie inny. No i tutaj mamy do czynienia z jakby racjami dwóch stron. Z jednej strony pracowników, którzy przekazują swoje kompetencje, zaangażowanie, pracowitość i w ten sposób wnoszą swój wysiłek do efektu firmy, a z drugiej strony mamy również pracodawców, którzy no, muszą sprzedać usługę czy produkt, pokryć koszty, osiągnąć przyzwoity zysk i myśleć o rozwoju swojej firmy, bo przecież świat nie stoi w miejscu, więc myślę, że gdybym miał sobie wyobrazić jakąś taką idealną formułę regulacji płac, to raczej widziałbym to w porozumieniu, ale to jest moja osobista opinia, w porozumieniu z jednej strony przedsiębiorców, z drugiej strony pracowników, którzy doskonale znają poszczególne branże, rozumieją, jak one funkcjonują, rozumieją, ile warte są kwalifikacje, jakie są koszty branży i tak dalej. I to jest rzecz, która istnieje w wielu gospodarkach, natomiast realnie rząd, ustalając dzisiaj płacę minimalną na takim poziomie, realizuje swoją agendę polityczną. To trzeba powiedzieć otwarcie, że ta płaca w roku 2023, bo w tym kontekście rozmawiamy, ona nie ma wspólnego nic ze wzrostem wydajności, nie ma nic wspólnego z ustaleniami i możliwościami pracodawców. To jest raczej próba przerzucenia kosztów kryzysu wyłącznie na pracodawców. I to widzimy także w planowanych wzrostach dochodów podatkowych. Bo jeżeli popatrzymy na przykład na wzrost dochodów planowanych w budżecie na rok 2023, to się okaże, że wpływy z CIT mają wzrosnąć ponad 30%. Ja się pytam, kto to wytrzyma? Kto to wytrzyma? Wpływy z podatku VAT mają wzrosnąć o 25%. Przecież to nijak się ma do tego, co nas czeka, do tego wielkiego kryzysu. Mamy rosnący fiskalizm, mamy rosnącą ingerencję w te stosunki gospodarcze. Ja jestem przekonany, że te firmy, zwłaszcza małe, zwłaszcza
te, które są jednoosobowymi działalnościami, mikroprzedsiębiorcami, one będą w przyszłym roku likwidować swoją działalność, bo 17% wzrost kosztów ubezpieczeń, a to już wiadomo, że taki będzie wzrost, no po prostu firmy tego nie wytrzymają, bo ludzie nie kupią towarów, nie kupią usług, będą ograniczać swoje wydatki. W przypadku większych przedsiębiorstw oznacza to oczywiście cięcia w zatrudnieniu, czyli ludzie będą tracić pracę. A jest jeszcze jeden efekt, o którym myślę w Polsce mało dyskutujemy. Otóż takie kształtowanie płac, w której wszyscy zarabiają w okolicach pewnej, powiedzmy, umownej równości, jest niesprawiedliwe, po prostu niesprawiedliwe. Osoby, które mają kompetencje i są, ich praca wnosi więcej, są bardziej efektywni, powinni w sposób oczywisty być wynagradzani odpowiednio do swoich kompetencji. Natomiast dzisiaj mamy rząd, powiedziałbym, który dąży w stronę idealnego komunizmu, czyli równość, jeżeli chodzi o przychody i całkowity brak odpowiedzialności po stronie polityki. Mamy krótki komentarz Konfederacji. Dlatego na przykład karta nauczyciela powinna być zniesiona. Ale szanowni państwo, nawiązując do tego stwierdzenia o dialogu społecznym, o którym powiedział pan poseł Suchoń, to ja tu chciałem poprzeć, natomiast pracodawcy rozmawiający z pracownikami, branże całe dyskutujące poziom wynagrodzeń czy długofalowe, to jest bardzo dobra idea. Pamiętajmy jednak, ta idea się całkiem sensownie sprawdzała, czy sprawdza cały czas w Niemczech, w Irlandii. Są rzeczywiście przykłady gospodarek europejskich, gdzie to całkiem sprawnie funkcjonuje. Więc pamiętajmy o jednej rzeczy, że to wszystko potrzebuje stabilnych ram funkcjonowania gospodarki. To znaczy stabilnych ram prawnych i instytucjonalnych. Żeby wypracowywać wieloletnie porozumienia, w tym porozumienia płacowe, to trzeba być pewnym tego, co jest za pół roku, za rok, a nie być zaskakiwanym nowym pisowskim ładem, tak? Czy czymś takim. Więc tak, to jest dobry pomysł, tylko to potrzebuje pewnej kultury społecznej, politycznej, gospodarczej i ram instytucjonalnych, stabilnych, prawnych, żeby ludzie się przyzwyczaili, że i pracodawcy, i pracownicy, że w ciągu lat wielu, czy nawet dekad funkcjonują w stabilnym systemie. Dziękuję bardzo. Spoglądam na zegarek. Wiem, musiała nas opuścić już pani Jadwiga Emilewicz, która miała ograniczony czas na tę debatę. Proszę państwa, ostatnie pytanie z sali. Jeśli jest, widzę, że jest. Prosiłbym mikrofon tutaj podać. Jerzy Karwowski, CKR Konstancin. Szanowni państwo, w medycynie rynek pracy jest wyjątkowo skomplikowany. Brakuje lekarzy i pielęgniarek. Pielęgniarki szczególnie mają sytuację skomplikowaną. Około 50% pielęgniarek to są osoby w granicach 60 roku życia. W tej chwili do zawodu przygotowują szkoły licencjackie, ale absolwenci w dużym procencie nie podejmują pracy. A dlaczego? Bo nie są przygotowani do zawodu. Jak przychodzi do mnie pracownik, pielęgniarka, to ona wie, że on musi zrobić iniekcję, pobrać krew, założyć weflon i tak dalej. Wiedzieć, jak podać lekarstwa. Tego nie uczą w licencjacie. I mam do was pytanie, szanowni państwo. Co zrobić, żeby program szkół medycznych był dostosowany do rzeczywistości? Dziękuję. Pani Marzena Okła-Doradowicz, proszę bardzo, Koalicja Obywatelska. Przede wszystkim trzeba ten program dobrze przygotować. To jest najprostsze pytanie, najprostsza odpowiedź na tak zadane wprost pytanie. Dzisiaj widzimy, z jak wielkim chaosem mamy do czynienia, jeśli chodzi w ogóle o zarządzanie w ochronie zdrowia. Pamiętam, kiedy rządziliśmy, szliśmy w kierunku tworzenia nowych kierunków lekarskich na nowych uczelniach. A wiemy, że to nie jest łatwe, jest to kosztowne i też spotykaliśmy się z oporem, a jednak w wielu miastach powstały nowe kierunki lekarskie, na przykład Kielce, Rzeszów, Zielona Góra.
to się zadziało. Również były większe środki na specjalizacje przeznaczane. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o kształcenie właśnie tutaj, mówiąc wprost, pielęgniarek, do zrobienia jest bardzo dużo. Wiemy również o tym, że jest odpływ pielęgniarek i jest odpływ zarówno za granicę, ale również zaraz będzie odpływ z rynku pracy w ogóle. I to jest gigantyczny problem. Ja powiem w ten sposób. My, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, konkretnie o Platformę Obywatelską, mamy swój konkretny program przygotowany, jeśli chodzi o naprawę w ogóle w ochronie zdrowia, wspólnie właśnie z kadrą medyczną, z lekarzami, z personelem średnim, więc na pewno program pod kątem praktycznych umiejętności na pewno będzie wzbogacony. Tu jest kwestia właśnie tych uczelni medycznych, które potrzebują zaplecza klinicznego, które potrzebują szpitali, które współpracują bardzo ściśle z uczelniami medycznymi. Ja właśnie jestem po rozmowie z rektorem u siebie właśnie w Kielcach, gdzie od kilku lat dopiero mamy kierunek lekarski i tam na przykład brakuje nam zaplecza, brakuje nam szpitala, jeśli chodzi o uniwersytet i szpital. I dzisiaj potrzebujemy czego? Nawet potrzebujemy pieniędzy tych unijnych, żeby można było stworzyć bazę taką szpitalną, kliniczną, takie zaplecze dla tego uniwersytetu. To jest odpowiedź. Praktyka, czyli ten uniwersytet musi mieć dosłownie za ścianą tą praktykę. A na to są też potrzebne pieniądze. Pieniądze z Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Pan Robert Winnicki, wiem, że już masz za chwilę nas opuścić, więc... Krótka odpowiedź. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja powiem tak, nie znam się na kształceniu pielęgniarek, więc nie będę udawał, że wiem dokładnie, jak to zrobić. Wiem, co trzeba zrobić w ochronie zdrowia tak w ogóle, czyli wprowadzić mechanizmy konkurencyjne, żeby konkurencyjne fundusze konkurowały o nasze składki i dzięki temu poprawić zarządzanie finansami w ochronie zdrowia. Natomiast co do szkolnictwa w ogóle, mogę odpowiedzieć, że mamy ogromny z tym problem w postaci likwidacji szkolnictwa zawodowego jako wartości, jako de facto, plus to, co wspomniałem, tak powiem, we wcześniejszym wejściu, to znaczy problem z pogardą dla pracy innej niż praca zza biurka, która się nam kulturowo rozlała i prawda, w pewnym momencie cały czas jeszcze trochę to pokutuje. No mieliśmy taki model kulturowy, że każdy ukończy jakieś wyższe studia właśnie na marketingu, na czymś innym i będzie dzięki temu dobrze zarabiającym menedżerem. Co się okazało oczywiście fałszem takim, jeden z większych fałszów trzeciej RP, które w młodym pokoleniu zafunkcjonowały, zapokutowały. Jest pogarda dla dobrze płatnej, wyspecjalizowanej pracy fizycznej, pracy konkretnej, pracy rzemieślniczej, ale i w tym właśnie takich zawodów jak pielęgniarstwo. I to musimy zmienić. To musimy radykalnie zmienić podejście do tego, plus odbudować szkolnictwo zawodowe na każdym jednym poziomie, w tym na poziomie medycznym. No to jest warunek sine qua non, ponieważ no, w innym wypadku no, zostaniemy państwem zawsze wiecznym średniakiem z wiecznym problemem, a teraz jeszcze z problemem demograficznym, że właśnie będą niewykwalifikowani wyłącznie ludzie z całego świata na nas zjeżdżać i będziemy tak się ślizgać przy powierzchni jako państwo na każdym poziomie, w tym w ochronie zdrowia. Katarzyna Uberhanowa, Lewica. Pandemia pokazała tak naprawdę, jakie zawody są niezbędne, jakie bez czego, bez jakich branż, bez jakich zawodów nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. I wydawać by się mogło, że to dokonało się pewne przewartościowanie. Przewartościowanie i nowe spojrzenie na określone grupy zawodów, w tym zawody medyczne. Okazuje się, że rzeczywistość popandemiczna, no prawie że popandemiczna, pokazuje, że jednak nie, że za tymi oklaskami i słowami podziękowań nie poszło w sposób wystarczający chociażby docenienie w przestrzeni wynagrodzeń. A co do kwestii, co zrobić z problemem, o którym mówił pan zadający pytanie. Tutaj się
muszę zgodzić z posłem Winińskim z Konfederacji, jeżeli chodzi o nauczanie zawodowe. To jest jedna z tych złych rzeczy. Zresztą w systemie edukacji z mojej perspektywy na przestrzeni ostatnich lat dzieje się wiele złego. Nie nadążamy, jeżeli chodzi o programy nauczania nad rzeczywistością. Cały czas mówi się o tym, powtarza się, że nie przygotowujemy ludzi do rynku pracy, i to powtarzają chyba wszyscy od prawa do lewa. A co otrzymujemy? Otrzymujemy znowu kolejne systemy edukacji, czy programy nauczania zideologizowane, do niczego nie przygotowujące tak naprawdę. I jednym z tych, uważam, też katastrofalnych błędów niedawnej przeszłości, jest likwidacja szkolnictwa zawodowego. I koniecznie trzeba do tego wrócić i przywrócić tym zawodom, czy nadać ten status, który im tak naprawdę jest jak najbardziej należny. Ten szacunek i docenienie tej pracy również, zwłaszcza w zawodach medycznych. Zresztą jak mówił, przeczytam cytat na koniec Alberta Einsteina, każda praca jest dobra, jeśli jest dobrze wykonywana i należy się szacunek i docenienie, nie tylko w słowach, ale również w funkcjonowaniu systemu i wynagrodzeniu. I 2 minuty dla Mirosława Suchonia, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że ten proces dotyczący kadry medycznej, on jest właściwy dla tych wszystkich państw, które się rozwijają i w których wzrasta zamożność. Dotyczy to zwłaszcza pielęgniarek salowych, generalnie opieki, bo przecież polskie pielęgniarki i opieka salowa nie bez przyczyny wyjeżdżają, nie wiem, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, tam podejmują pracę, do Holandii, ponieważ tamta praca jest lepiej płatna niż w Polsce. Nie mam, prawdę mówiąc, optymistycznego spojrzenia na to, że młode Polki będą gremialnie chciały pracować właśnie w tej opiece. Po części rzeczywiście z takiego przekonania, że trzeba ukończyć studia najlepiej w jakimś kierunku rynkowym, a rzeczywiście kiedyś to kształcenie zawodowe było na pielęgniarek było na wysokim poziomie. Ostatnio, kiedy rozmawiałem z jednym ze starostów na ten temat, on twierdził, że co roku musiałyby ukończyć swoje kształcenie 2 klasy szkoły średniej pielęgniarek, żeby zapewnić jakby płynną zmianę pokoleniową. To pokazuje, że doczeka nas tutaj bardzo potężne wyzwanie. Ja osobiście nie widzę innego dzisiaj kroku, który moglibyśmy wykonać, jak zachęcenie pielęgniarek, które przyjechały do nas na przykład z Ukrainy, do pozostania, czy otwarcie naszego rynku na pielęgniarki, na osoby, które wykonują ten zawód w innych państwach, na przykład już wspomnianym przeze mnie Azerbejdżanie, tak? Czyli jednak szybkie zasypanie tego deficytu wymaga od nas chyba jednak, powiedziałbym, importu tych kompetencji. Natomiast co na przyszłość, no jakby nie chcę się już znęcać nad systemem edukacji, który jest jaki jest. Ja jestem przeciwnikiem zmian jakby dynamicznych, uważam, że to powinno ewoluować. Natomiast na pewno trzeba podnieść prestiż wykonywania zawodów takich, powiedziałbym, tradycyjnych, które wymagają osobistego zaangażowania i siły, bo rzeczywiście dzisiaj tego potrzebujemy i tutaj i w tych zawodach też są pieniądze. Dobrze, zaczęliśmy ten temat. Będzie szansa go skończyć 30 listopada, czwarta z cyklu naszych debat Wybieramy Pracodawcę RP, czyli debata o zdrowiu. Już zapraszam. Była z nami Jadwiga Emilewicz, Zjednoczona Prawica musiała wyjechać, Marzena Okła-Drewnowicz, Koalicja Obywatelska, Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica, Robert Winnicki, Konfederacja i Mirosław Suchoń, Polska 2050. Tę debatę będziecie mogli też Państwo do niej wrócić. Ona cały czas będzie dostępna na naszym kanale na YouTubie. Zapraszam 30 listopada na kolejną debatę. Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.